Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj robimy SBC o Emanuela Petita w wersji oczywiście Optimus Prime. No i co, odcinek będzie troszkę pocięty, bo robiłem to SBC na kilka razy. Wy oczywiście będziecie mieli przedstawione wszystko po kolei, w kolejności, od której, że tak powiem, robiłem to SBC od początku do końca. No i co, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, właśnie teraz nastaje moment kulminacyjny, jeżeli chodzi o SBC, o Emanuela Petita. Wy to widzicie w jednym odcinku z SBC, ja to robię teraz i wymieniamy ikonę Hernandeza, którego trafiliśmy właśnie w paczce z gwarantowaną ikoną za futswapy. No i co, przepalamy tego Hernandeza, wy będziecie widzieć to właśnie w tym SBC o Petita. Ale tą paczuszkę musimy sobie otworzyć teraz, bo ja nie wytrzymam, przepalamy sobie i otwieramy paczkę za 100 tysięcy. Przypaliłem tutaj Luisa Hernandeza, którego trafimy. Czy będzie walkout? Są teraz tocy z Serie A. Jest walkout. Dobra, niebieski, nie ma niebieskiej flary, ale jest walkout. I co to jest? Czy to jest taki... chociaż to modlicie, czy... kurde. Ale paczka za 100k, może to jeszcze jeden walkout? Niestety nie, więc... ta paczka bardzo słaba, jak na tą paczkę za 100 tysięcy. Dobra, słuchajcie, tutaj ciąg dalszy, wyzwania o Emanuela Petita. Skład ocenia 85, robię to teraz, ponieważ trafiłem właśnie Banegę, który jest duplikatem za rozbudowę. No i co, przepalamy sobie ten składzik i lecimy z paczką, rzadki... A, czekajcie... A, no właśnie, o tym mówiłem. Trafiłem właśnie tego Banegę w tej rozbudowie. No i co, może walkout? Nie ma walkoutu. No, tak jak powiedziałem, trafiłem tego Banegę w rozbudowie 81 plus, bodajże z La Ligi Santander, a tymczasem Subasic w paczce 8.3, więc to nie jest jakaś powalająca paczka, tylko zmarnowałem praktycznie czas, ale no, krok bliżej do Petita. Dobra, więc lecimy z kolejnym SBC, tym razem wyzwanie z oceną składu 88. Teraz już zaczynam praktycznie ten etap, że przepalam tutaj praktycznie same te toce albo nagrody za player pick, właśnie jak ten Ter Stegen, więc teraz większość składu będzie wyglądać tak mniej więcej, bo mniej więcej w każdym po dwa informy, tam toce do podwyżenia oceny, więc przepalamy tutaj taki składzik, no żegnam się z tym Ter Stegenem, no ale no szkoda mi, nie będzie, bo zagrałem tylko 4 mecze i za dobry to nie był. Więc wysyłamy ten składzik, otwieramy sobie od razu oczywiście paczkę za to wyzwanie. No i co, Emanuel Petit coraz bliżej. Tutaj w paczce, czy coś się ukryje? Nie... jest walkout, ej, dobra, bo mi się chciało trochę. Jest niebieski, jest toc. Dobra, mamy niebieskiego toca. Argentyna. Ej! A nie, bo Cavani to jest ten. Cavani to Urugwaj. Ale Di Maria jest z Argentyny, też jest na napastniku. A no, widzicie jaki troll. Ale ten, ej, on ma 91 ocenę ogólną, ten Lopez. On ma 91 ocenę ogólną, jest jeszcze Otamendi, dwa walkouty w jednym tym. Dobra i, ej. A, już myślałem, że te 150 kosztuje, ale dobra, 70 tysięcy. Zawsze do tego SBC się przyda. No i ja już liczyłem powoli na tego właśnie Cavaniego, jakby nie pomylił tych flag. No ale no, wiecie. Niestety jest jeszcze ta Ameryka Łacińska w tych paczkach. Ale dobra, dwa okołoty na początek to nie jest źle i my lecimy do kolejnego SBC. No i co, kolejny SBC, tutaj przypalamy skład o ocenie 87. Tutaj już troszkę mniej tych totsów rzuciłem, dużo miałem niewymiennych graczy. No ale no szkoda mi się z tym Fabianem, że jak no, z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście tak nie będę nie grał, bo zupełnie inny skład mam, Gaja oczywiście z zadań tygodniowych, taki jak i również Suso, więc tutaj nie musiałem się dużo wysilać, żeby zrobić to SBC. No i co, wysyłamy informy po 11 tysięcy, bo to jest, że kupowane tutaj, szkoda, że nie miałem akurat niewymiennych żadnych. No ale co, lecimy z paczką, mega paczka rzadkich kart i zaraz przechodzimy do kolejnego SBC. Może walkout, ale w drugiej paczce pod rząd walkout, to byłoby coś niesamowitego, więc nie mamy tutaj nawet ekranów i przechodzimy do kolejnego SBC. No i kolejne SBC, skład 8-6, tutaj już coraz trudniej się zaczyna robić, ponieważ już coraz mniej zaczyna mieć tych kart w Team of the Season na przepalenie. Tutaj nie przepalamy takiego nikogo wyjątkowego, tego Neresza jedynie, ale i tak na no, 5 meczów z ławki, nic takiego mi nie robi, nie czułem tej różnicy w meczu jak wchodził, więc przepalamy sobie taki mecz, zostało nam jeszcze kilka tych toców, więc myślę, że coś jeszcze uda się z tego ulepić i w tym momencie mam 5 na 11 zadań z Emanuela Petita.
Zaczonych otwieramy paczkę, przydałby się jakiś fajny drop, zostało tylko 31 tysięcy monet, a jeszcze trochę herbaty zostało, niestety nie ma walkoutu. No ale może jakaś ciekawa karta w środku, no niestety nie, bo nie ma tutaj kolejny raz, nawet ekranu w paczce kryje się Verdi i jeszcze jakieś tam karty. I kolejny składzik, ocena 8,5 tym razem, tutaj już żal mi tego kazordy tak przepalać, no kilka spotkań mnie zagrał, no ale no... No fajnie mi się dosyć nie grało, ale oprócz tego, że oczywiście tam trzeba było go zmieniać, bo się szybko dość męczył. No i co, przypadamy taki składzik, który już coraz więcej zaczyna wydawać pieniędzy, bo no, tylko tyle tosców mi zostało, nie? I nie wiem, czy tego Saveniera przepadać, więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie przepalamy ten składzik. No i co, paczka rzadkich zawodników, lecimy, liczymy oczywiście na walkout, nie ma walkoutu, niestety może ekrany, chociaż jakieś będą, oczywiście, że są ekrany. Ale jaka to karta? Brazylia SPD, jest to Luis Gustavo. W ogóle jak mu się fryzura zmieniła, ja pamiętam jak on nie miał takiego fryzu, on był, pamiętam, że na łyso chyba, nie? Ja go w ogóle nie poznałem, nie wiedziałem, że to on na początek, jak zobaczyłem jego kartę. No i co? Wkraczamy w ostatnią fazę tych wyzwań. O, Emanuela Petita, 5 SBC zostało. Ja teraz sobie oczywiście wszystkie wyślę. Całe SBC, powiem wam, że nie wyniosło mnie dość dużo, bo miałem bardzo dużo kart niewymiennych w klubie, co właśnie widzieliście przed chwilą i co będziecie mogli zobaczyć również teraz, ilu ja właśnie tych zawodników przepalałem, których miałem albo za jakieś SBC, albo za jakiś Food Champions. No niestety przez moją karierę, że tak powiem, FIFA, bardzo dużo tych SBC robiłem, które potem w ogóle nie były mi potrzebne. No i tych kart jakoś tych się w klubie tak się uzbierało. Ale no teraz jest już najwyższa pora, żeby je przepalić. I tutaj kolejne SBC, no tutaj wydałem chyba w tych, co teraz robię, to wydałem najwięcej, bo ten Alexander Arnold kosztował 54 tysiące. No i szkoda mi też przepalić tego Hernandeza, który wypadł, oj kurde, który wypadł mi z paczki właśnie za gwarantowaną kartą Flashback. Również ten Ayoze Perez z początku FIFA Shine Long za zadanie tygodniowe. No i co, przepalamy również ten skład o ocenie 83. No i co, przepalamy ostatni skład, ostatnie wyzwanie o Emanuela Petita w wersji Optimus Prime. Tu tamten Todd podniósł mi ocenę ogólną, ale to już jest nieważne, bo właśnie teraz ukończyliśmy wyzwanie o Emanuela Petita w wersji Optimus Prime, który mam nadzieję, że wspomoże moją linię defensywy teraz. No i co? Emanuel Petit w wersji Optimus Prime, ocena 91, ląduje w naszym klubie. W ogóle też jednego punktu dribblingu zabrakło mu, żeby do gangu Hulita się zakwalifikować. Ale właśnie ten potężny Francuz ląduje teraz w naszej drużynie, a my możemy się jeszcze wspomóc tutaj jakimiś końcami, bo mamy jeszcze również paczki za to wyzwanie, które jeszcze nie zostały przeze mnie otworzone. No i co, zaczniemy tą pierwszą złotą paczką. W ogóle są teraz tocy Ultimate, które nie są aż takie Ultimate, więc jakby tam jakaś karta w miarę dobra poleciała, to oczywiście bym się nie obraził. No i co, teraz już przechodzimy do tych złotych paczek. No i co, w pierwszej paczuszce nie ma walkoutu, no to było akurat do przewidzenia w tej najsłabszej paczce, to jakoś mało prawdopodobne, żeby ten walkout poleciał, aczkolwiek czasami tam potrafią dropnąć. No i co, złota paczka piłkarzy Prime, 3 paczuszki do końca, mam nadzieję, chociaż na jeden walkout. Jest walkout, dobra! I niebiesko! Aj, nie ma niebieskiej flary niestety, ale mamy walkout, jest to Brazylia, jest to SPD i jest to Casemiro, 88, więc kilkanaście tysięcy zawsze wpadnie. Może jeszcze drugi walkout? Nie, ale jest Indogan, więc troszkę jak sprzedamy, to zyskamy. Znaczy, no nie zyskamy za całe SBC, ale w sensie... O, kolejny walkout! Ej, co się dzieje? I niebiesko teraz! Aj! Kurde, no ach, to mogła być piękna historia. Jest to Belgia, jest to... O! Jest to Alderweireld, czy... Tak, to Alderweireld w wersji 87 oczywiście. No szkoda, że nie było niebiesko, ale dwa walkouty pod rząd, to ja nie mam prawa na to narzekać, zwłaszcza, że... Zrobiliśmy teraz, znaczy no w tej chwili, w której ja to robię, zrobiliśmy chyba tylko 4 albo 5 wyzwań. Wy to oczywiście macie pomontowane w jednym odcinku i co? Znowu serwery się zmieszają, no ta gra jest po prostu, no naprawdę bardzo profesjonalna. No i co? Lecimy z ostatnią paczką. Paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. No i co? Może trzeci walkout pod rząd?
I niestety nie, to by była już piękna historia. Natomiast mamy ekrany, jest to Hiszpania, bramkarz i jest to oczywiście Pepe Reina 8-3. No, więc tak się prezentuje wyzwanie o Emanuela Petita. Możecie dać znać, czy chcielibyście więcej takich luźnych SBC, w którym bym robił to SBC i bym z wami sobie gadał. No i co, do mojego składu oczywiście dołącza Emanuel Petit i jesteśmy już coraz bliżej tego mojego Dream Teamu, który oczywiście chcę skonstruować. Więc śledźcie odcinki i zobaczcie, czy do końca FIFA, domyślę, że września, uda nam się ten skład zbudować. Słuchajcie, i jeszcze dla tych, którzy dostali paczka za 100 tysięcy monet. Otworzę tylko jedną, okej? Okay? Nie ma co otworzyć. Nie ma walkoutu. Wiesz co, to nie jest dla mnie, jeszcze jedna, ostatnia paczka, tutaj już musi być walkout, paczka za 100 tysięcy monet, jest walkout oczywiście, niebiesko, jest niebieski, TOTS Ultimate, proszę, jest to Belgia SPO, ojej, to nie mogło być nic dobrego, jest to Banaken, kurde, no ale myślałem, że ten TOTS Ultimate chociaż poleci, ale liczyłem na jeszcze jeden walkout, no ale cóż, no jesteśmy troszkę w plecy.